Jeżeli chcecie więcej odcinków, pozostałe kluby Ekstraklasy i żeby ta seria trwała i trwała i trwała, no to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach: tak, retro, to jest naprawdę super format, bardzo proszę, rób tego więcej. A ja będę wiedział, żeby robić tego więcej. Witam serdecznie, to jest kolejna kariera i to już trzecia kolejka Fantasy Ekstraklasy w FIFA 06. Zaczynamy trzecią kolejkę Ekstraklasy. Zaczynamy tą kolejkę w Bełchatowie na stadionie GKS-u Bełchatów, gdzie przyjeżdża warszawska Legia. To jest trzeci z rzędu wyjazdowy mecz Legii. Tak ułożył się terminarz dla tej drużyny. No i trzeba przyznać, nie jest on dla Legii najkorzystniejszy. Świetne zagranie do Szifona. Szifon i 1-0 dla Bełchatowa. Ale początek tego meczu, ale początek tej kolejki. Sensacja w Bełchatowie. Świetne zagranie Matusiaka do Szifona. Bełchatów prowadzi. Sensacja staje się faktem. Fatalny początek tego sezonu. Po remisie w Gdyni, no jeszcze nikt nie bił na alarm, to się może zdarzyć. Ale ten drugi mecz z Łęczną, no był już sygnałem dla wielu, że Legia ma problem, ale wraca do gry. Szybka odpowiedź drużyny z Warszawy, ten mecz nam się zaczyna od nowa. Marcin Klat, autorem tej bramki. No i niedługo cieszyli się z prowadzenia gospodarze. Pierwsza bramka w tym sezonie dla Legii. No i mamy stały fragment dla GKS-a Bełchatów. Górski będzie dośrodkowywał. Na pole karne. Ach! Groźne uderzenie, ale gdzieś tam niefortunnie się ta piłka odbiła od pleców Ferdinanda Szifona. Rozpracowali Legię. No też mocno ją chyba zaskoczyli tym piorunującym początkiem. I zdobyli bramkę. Teraz Bartosz Karwan. Muszą uważać piłkarze z Bełchatowa. Mamy bramkę dla Legii. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobił tutaj Jacek Banaszyński. Ale cieszy się Karwan. Świetna akcja pomocnika warszawskiej Legii. No i uderzenie. Banaszyński próbuje odbijać piłkę. Ta odbija się od słupka. Bramka kuriozum w Bełchatowie. No fatalna interwencja Banaszyńskiego. Karwan. Edwarda Cecota. Cecot szuka Szifona. To się udaje. Ferdinand, Szifon. Szifon, Szifon. Bardzo niecelne uderzenie. No i koniec meczu. Legia wygrywa swój pierwszy mecz w tym sezonie. Brooklyn nie najlepiej zaczął ten sezon. Tylko 2 punkty w 2 pierwszych spotkaniach. No ale dziś w starciu z Wisłą Kraków o kolejne punkty może być trudno. Nie? Brooklyn? Groźnie. Tomasz Frankowski. No musi Wisła troszeczkę zacząć grać swoje, bo póki co zdominował ją Brooklyn, ale może teraz Marcin Kuźba. Przepchnął tam świetnie obrońcę. Wychodzi sam na sam Kuźba. Doskonała interwencja Przyrowskiego. Asekurować próbował Ślusarski, ale też się nie udało. No i może teraz Pawlak. Pawlak przed szansą. Majdan, jeszcze Pawlak. Próbował wrzucić tę piłkę gdzieś tam do środka. Pawlaka to zdecydowanie najgroźniejsze, co miał Grokin. Teraz uwaga, bo Wisła groźnie. Ale świetnie tutaj Przyrowski. Powoli też godzą się z tym, że ten mecz skończy się bezbramkowym wynikiem. Ależ teraz uderzenie jednak mimo wszystko. Wynik ani dla jednych dobry, ani dla drugich dobry. Oba te zespoły szukają punktów. Na brak publiczności w Gdyni nie możemy dziś narzekać. W końcu przyjechał lider z Łęcznej. No to może teraz. Jest 1-0 dla Arki. Doczekali się. Próbowali, próbowali. I w końcu zdobywają tą pierwszą bramkę w tym sezonie. Pilch autorem. Fatalny błąd popełnił Soczewka. A spokojnym wykończeniem popisuje się pomocnik Arki Gdynia. Do końca jeszcze daleko, a więc nie przekreślajmy gości. Może ta bramka podziała na nich jak płachta na byka. No właśnie, Andrzej Kubica. Walka o każdy metr boiska. No i teraz strzelec bramki Pilch przed szansą na dośrodkowanie. Udało mu się dośrodkować. Czy będzie druga bramka? Powinna być druga bramka, ale nie, nie będzie. Ależ tutaj nie stracił głowy Grzegorz Niciński. No, duże doświadczenie Nicińskiego, to procentuje Niciński. Zdołał do Kubisza zagrać. Świetne to zagranie, uderzenie Kubisza. Broni fantastycznie Andrzej Bledzewski. Gospodarze wygrywają i dopisują sobie pierwszą bramkę w tym sezonie. Pierwsze zwycięstwo, pierwsze 3 punkty. Zamykająca tabelę Odra Wodzisław podejmuje dziś Amikę Wronki. Cały czas utrzymać się przy piłce. To się udaje, ale ale udaje się do końca. Jest bramka dla Odry Wodzisław. No wymęczona bardzo. Ale bramka. Taki mały promyczek słońca pojawia się nad stadionem w Wodzisławiu po tym smutnym początku sezonu.
w tym sezonie pierwsze punkty, ale spróbuje to zepsuć Jacek Dębiński. Świetna okazja Dębińskiego, bardzo blisko szczęścia Jacek Dębiński w tej sytuacji. Potwierdza natomiast Jan Woś, dzisiaj bardzo dobrze pracuje na skrzydle i odra przed szansą na drugą bramkę, bardzo bliski szczęścia. Nie wiem, czy nie znowu Malinowski, nie, Jacek Ziarkowski tym razem to jest. Świetnie przejmuje Jan Woś, no Jan Woś dzisiaj naprawdę motorem napędowym Odry Wodzisław Woś i świetnie znajduje Jacka Ziarkowskiego, Ziarkowski przed szansą, ależ miał okazję Ziarkowski. Nie tyle wybuch radości, co taki oddech ulgi dało się usłyszeć na stadionie po końcowym gwizdku. Stadion warszawskiej Polonii, trzecia kolejka Ekstraklasy dziś, czarne koszule goszczą drużynę Zagłębia Lubin, tylko jeden punkt na koncie Polonii po dwóch kolejkach. No i co tutaj wymyśli Strąg? Polonia pozwala Strągowi dośrodkować, nie ma asekuracji. No i mamy bramkę dla Zagłębia. Szybki początek tego meczu w wykonaniu gości. I strzałem z półwoleja otwiera wynik tego meczu. Do spotkania. Zdaje się, asystę zaliczył przy tej bramce Łobodzińskiego, a teraz ma okazję na kolejną, znowu dośrodkowanie Strąka. No i to jest kolejna asysta. 2-0 prowadzi Zagłębie. Michał Chałubiński, jego trzeci gol w tym sezonie. Świetne dośrodkowanie Pawła Strąga, który nie bierze dzisiaj jeńców. W pełni kontroluje prawą stronę boiska. A Chałubiński w asyście dwóch obrońców. Może teraz się coś ruszy tutaj w grze warszawskiej Polonii, no ale jak widzimy, bardzo szybko tracą te piłki piłkarze Polonii Warszawa. Spróbował taki, groził bramce Zagłębia. No to Arifowicz dla odmiany. Zagłębie strzeliło w pierwszej połowie. Znowu dośrodkowanie, bo piłkarze z Lubino. Ojojoj, 3-0. No to jest knockout. Pod warunkiem, że jego zespół gra na wyjeździe. Nie wiem, czy tu nie było spalonego w tej sytuacji. Wydaje mi się, że chyba popełnił sędzia błąd. Dzisiaj wygrywa to spotkanie Grzegorz Król, desperacka próba. To zawsze jest smutny dzień, gdy przegrywa się u siebie 0-3. Górnik Zabrze, Krakowia Kraków. Mecz o to, kto nie będzie ostatni w tabeli. Choć Polonia Warszawa w swoim spotkaniu dość mocną kandydaturę tutaj zgłosiła. Eksperymentalnie na pomocy. Czy Brazylijczyk zdoła na tej pomocy coś kreatywnego zagrać? Zdołał! 1-0 dla Górnika! Niesamowity początek w Zabrzu. Zakładając, że umiejętności techniczne pozwolą temu zawodnikowi odnaleźć się na tej pozycji. No i proszę, Felipe i Górnicy przed szansą. Dobre zagranie, okazja na drugą bramkę. Jeszcze będzie dobitka i jest 2-0 dla Górnika. Co tu się dzieje? Kamil Król, Górnik, kąsa dzisiaj jak skorpion. Ale ofiarna dobitka młodziutkiego napastnika z Zabrza. Krakowia szuka kontaktu. Świetnie, teraz Arkadiusz Aleksander wychodzi na pozycję. Arkadiusz Aleksander przyspiesza. Aleksander! Aleksander! Marcin Sabaj. Teraz z rzutu rożnego dośrodkowanie na pole karne. Blisko szczęścia Górnik. Ależ to by było, gdyby tutaj no nie kto inny jak Jacek Wiśniewski. Ależ teraz błąd Górników. No i Piotr Lech czujny. Świetnie teraz Kamil Król, Bojarski potrafi zrobić troszeczkę zamieszania. Marcin Bojarski ograł Wiśniewskiego. Bojarski, ładna wrzutka, jest Moskała, Moskała! Bardzo pewna interwencja Piotra Lecha. Nie najlepsze to wybicie obrońców, no. Coraz więcej do roboty ma Lech w tym spotkaniu. Kolejne złe wybicie, znów Krakowia. No i teraz bramka, przepiękne trafienie. Przytuła autorem tego gola. Parę razy uratował ich Lech, ale tym razem nie dał rady. Mocne uderzenie pod poprzeczkę Przytuły. No nie chcę krytykować bramkarza z Zabrza, ale dość dziwny sposób na próbę wybronienia tego strzału. Do tej pory naprawdę pewnie i czujnie spisywał się w bramce, a tutaj mam wrażenie, że troszeczkę się zagapił. Górnik wygrywa po raz pierwszy w tym sezonie. Krakowia przegrywa po raz drugi. Lech Poznań, Wisła Płock. Jesteśmy przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Ale uwaga teraz, bo a Ireneusz Jeleń przed szansą. Jeleń jest sam na sam z Waldemarem Piątkiem. No i świetnie interweniuje Piątek, ale też ładnie tutaj piłka do Sawanecha. Sawanech. Sawanech, mocne uderzenie, ale powstrzymali go piłkarze Lecha, ale odzyskuje tę piłkę Sobczak. Sobczak uderza! Bardzo groźne uderzenie, asekurują tu jednak
gospodarze. Poszedł tutaj przebojem Rejs, świetnie do Gajtkowskiego. Krzysztof Gajtkowski, 1-0 dla Lecha. No w końcu. No i Wisła Płock, która moim zdaniem troszeczkę lepiej wyglądała w pierwszej połowie. Troszeczkę solidniej grała. Teraz jednak traci bramkę. Świetne rozegranie do Sasina. No i to otwiera Lechowi sytuację bramkową. Paweł Sasin. Co zrobił Paweł Sasin? Chyba miał w tym jednak jakiś zamach. Sawanek, ale fatalne to uderzenie głową. Może źle się skończyć. Paweł Sobczak. Wisła już tak wróciła w jednym meczu z dalekiej podróży, ale dziś na straży wyniku stoi Waldemar Piątek. W 90 minutach skromne, ale cenne zwycięstwo Lecha Poznań. To jest mecz o pierwsze miejsce w lidze. Korona po dwóch kolejkach 6 punktów, no i razem z Górnikiem Łęczna była liderem, stosunek bramkowy identyczny, Pogoń 4 punkty. Ładnie Robert Kolendowicz poradził sobie z jednym, z drugim piłkarzem Pogoni, teraz Hermes, Brazylijczyk Hermes, ależ uderzenie Hermesa. A. Korony, dobre teraz zagranie, Divecki, Divecki, ależ okazja. Zagranie do Ediego Andradiny, nie, jest bramka na Pogoni, tak. Divecki i Andradina, i chyba Divecki autorem tego gola, a nie, jednak Eddie Andradina. Trzecie trafienie Brazylijczyka w tym sezonie. Świetna akcja Grzelaka, który znakomicie odzyskał piłkę w środku boiska. Pociągnął solidny rajd lewym skrzydłem, zakończony precyzyjnym dośrodkowaniem. Uderzenie Sergio Bataty z najwyższym trudem broni Załuska, no ale tam już czyhał Eddie na dobitkę. Jeszcze Michalski, Michalski, dośrodkowanie na pole karne, to musi być bramka i doskonale tam obronną ręką Łukasza Załuski wychodzi z opresji, ale to wynik idzie w świat i to wynik sprawia, że Pogoń jest po trzech kolejkach liderem Ekstraklasy. Oznacza nic innego jak to, że Pogoń z 7 punktami będzie na pierwszym miejscu w Ekstraklasie, tuż za nią, właściwie tylko i wyłącznie różnicą bramek. Na drugim miejscu Lech Poznań. No a dalej będziemy mieli drużyny, które do tej pory były liderami, czyli Korona Kielce i Górnik Łęczna. To czołówka Ekstraklasy, natomiast na samym dole ostatnie miejsce Polonia Warszawa, przedostatnia Krakowia.